Panowie i drogie panie, za wybitne osiągnięcie, jakim było nienagranie bratu jego ulubionej bajki, nagrodę dla najokropniejszej siostry roku otrzymuje Cici Jones. O, nic mi nie powiesz. To jakaś nowość. A, już łapię. Chcesz mnie spławić milczeniem. Cóż, to masz problem, bo mnie to nie rusza. Okej. Dobrze. To, co powiedziałem, nie było miłe. Już, zapomnij o tym. Spoko? Słuchaj, przepraszam, jasne? Wygrałaś! Powiedz coś do mnie! Proszę! Dobrze. Pójdę napisać wiersz na przeprosiny. Dobra, Cici, musisz mi doradzić. Wiesz, że Stacy Paruso nie dostała się na Harvard? Taki college. Tak czy siak, myślałam o tym. Na papierze Stacy jest idealna, robi w szkole tyle rzeczy, dostaje nagrody, ma średnią 6+, ale nigdy nie była na czym? Nie, nie na koniu. Nie należała do żadnej drużyny. W jej podaniu nie ma wpisanego sportu, tak samo jak w moim. No właśnie, myślisz, że taniec się liczy, ale to się liczy do sztuki. Chodzi o to, że muszę uprawiać sport. Tak, zgadzam się z tobą. To nie takie proste i będę musiała poprzestawiać plan zajęć. Ale nie martw się, jestem Rocky Blue. Ja dam sobie radę. Dziękuję, Cici. Zawsze wiesz, jak obgadać ze mną moje problemy. Hej, Cici! Ciągle oszczędzasz głos, tak? Tak, tylko. Więc, czyli zamiast pisać jak normalny człowiek, używasz zabawki uczącej dzieci mówić? Tak. Czemu? Bo to super świteczne. Oh, może jak zaczniesz gadać, to twój robocik zaśpiewa za ciebie w programie. Aucz! Ej, Rocky, chcę cię prosić o przysługę. Wiesz, Tinka, nie trzeba było być złośliwym, odkąd przeprowadziłaś się do tego kraju. A teraz musisz mi wybaczyć. Pewna drużyna mnie potrzebuje. Zwolnij trochę, tyczko! Pamiętasz, jak kiedyś odpadł ci guzik w spodniach, a ja ci go przyszyłam? Powiedziałaś, teraz jestem twoim dłużnikiem, Tinka, więc przełknij do mesłonko, bo za chwilę zwrócisz mi, co trzeba.